Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam pokazać interaktywną zabawkę psa Piksela. Piksel zdobył wiele nagród dla najbardziej przyjaznej zabawki dla dzieci. Jak widzicie, jest mocno interaktywny i będzie dzisiaj tutaj głównym bohaterem. O! Zobaczcie, podniósł ucho, czyli słucha, co się do niego mówi. Pikselku, siad. Siad. Coś chyba chce, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, co chce, ponieważ Piksel ma taką interaktywną obrożę, tutaj niebieską, z taką fantastyczną łapką. I do tej obroży mamy ponad 20 kart. Jest to grupa sztuczek, zabaw, jedzenia i załatwiania potrzeb fizjologicznych, czyli na przykład siku. Piksel, nie na łóżko! Oprócz tej fantastycznej obroży, Piksel posiada również szczotkę. Można go czesać, a jest co czesać, ponieważ Piksel ma bardzo, bardzo mięciutkie futerko, takie trochę kudłate, więc można go czochrać, dotykać, głaskać. Zresztą bardzo lubi głaskanie. O, lubisz, Pikselku, tak? Ma też w swoim zestawie miseczkę, z której będzie zaraz jadł, to Wam jeszcze pokażę. I ma również taką zabawkę. Piksel bardzo lubi się bawić, zresztą wygląda jak prawdziwy pies i zachowuje się jak prawdziwy pies. Ma ponad 150 różnego rodzaju reakcji. No i w tym filmiku mam nadzieję, że chociaż część tych reakcji Piksel pokaże. Prawda? Piksel ma na swoim futerku aż 6 punktów sensorycznych, które reagują na dotyk. Zobaczcie, na przykład jeżeli go pogłaszczemy 2 razy, Piksel usiądzie. Pikselku, siadaj. O, ślicznie. Jeżeli pogłaszczemy go nad prawą łapką, przybije Wam piątkę. No pięknie, piątka, Pikselku, ślicznie się spisałeś. Drugim sposobem na interakcję jest obroża Pikselka. I właśnie tutaj dzięki tej obroży Piksel nam pokazuje, czego chce i co czuje. Sprawdźmy teraz, czego potrzebuje nasz Piksel, ponieważ właśnie tą obrożą sygnalizuje nam, jakie ma potrzeby. I tutaj widzę, że Piksel chce się wykąpać, więc szukamy sobie wśród tych naszych kart, szukamy sobie karty, o, z kąpielą. Przykładamy tę kartę tutaj do tego czytnika i teraz zobaczymy, jak... No i słuchajcie, bezproblemowo Piksel w tej chwili wziął bąbelkową kąpiel. Fantastycznie zadowolony, jak każdy pies po kąpieli. Przykładamy mu taką kartę, żeby pies Pikselek zaszczekał i zobaczymy, czy mu się to uda. O! No ślicznie, udało się. A teraz spróbujemy, co się stanie, jak przyłożymy mu kartę na przykład z jedzeniem. O, tutaj mamy różnego rodzaju karty. Mamy na przykład babeczki, mamy też brokuły i mamy pizzę. Zobaczymy, czy nasz Piksel ma ochotę na taką pizzę. Pikselku, chyba że coś mi... No, drodzy Państwo, pewne zachowania jednak musimy go wytresować, nie może pies bykać nieładnie. Zobaczymy, czego chce teraz nasz Pikselek. Nasz Piksel sygnalizuje nam, że chce się napić, więc spróbujemy. O! No zobaczcie, jak fantastycznie pije. Ślicznie, Pikselku, już się napiłeś? To teraz czas na zabawę. I tutaj mamy karty z różnego rodzaju zabawami. Jak widzicie, Piksel cały czas reaguje na to, co ja mówię. I teraz spróbujemy, jak zareaguje na kartę, gdzie pokazane jest stanie na dwóch tylnych łapkach. No pięknie! No zobaczcie, no fantastycznie! Jesteś bardzo dobrze wychowanym psem, Pikselku, tak? No ale oczywiście jak każdy, powiedzmy sobie prawdziwy pies, czasami potrzebuje wyjść na spacer. Na szczęście z takim Pikselkiem nie trzeba daleko chodzić, ponieważ ten Pikselek załatwia wszystkie swoje potrzeby w domu. Zobaczymy teraz. O! Słyszeliście? No właśnie. Nasz Pikselek się wysiusiał. Na szczęście nie trzeba po takim psie sprzątać.
Więc to jest też dodatkowy atut naszego pikselka. O, chce się bawić. Sam nam w tej chwili zasygnalizował, co chce robić. Mamy kaczuszkę, mamy piłeczkę, mamy taką gumową kostkę, którą pies Piksel lubi się bawić. I mamy też taką plastikową, powiedzmy plastikową piłeczkę z piłeczką małą w środku. A teraz, Pikselku, jestem bardzo ciekawa, jak zareagujesz na naszą kaczuszkę. Słuchajcie, on wydaje takie dźwięki, jakby rzeczywiście w pyszczku miał prawdziwą taką kaczkę. Bardzo często te zabawki dla psów są takie piszczące. To jest fantastyczne, ale teraz jeszcze mnie interesuje Piksel, ponieważ z tego, co ja widzę, ty bardzo lubisz śpiewać. I tutaj mam kolejną serię kart, na przykład zabawy z psem Pikselem. I tutaj mam kartę taką, gdzie pies może zaśpiewać. I teraz, słuchajcie, posłuchamy, jak nasz Piksel śpiewa. No, posłuchajmy. O, rany. Ślicznie, to było takie normalnie wycie prawdziwego psa. Ślicznie, Pikselku. No i zobaczcie, znowu tutaj użyłam tych punktów sensorycznych. Pogłaskałam i nasz piesek się położył. Znakomicie. Teraz Wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby zmienić imię naszemu pieskowi. Przykładamy naszą kartę do łapki. Tobi na przykład. I wybieramy imię. Gucio na przykład. No, to nie. Bella. Spróbujmy jeszcze inne imię. Figa. Jeszcze jedno imię. Lusia. My czekamy na imię Karmel. Karmel. I takie imię zostawimy. I od tego czasu nasz wcześniej... Karmelku! Zobaczcie, jak się cieszy. Karmel! Świetnie, Karmelku! I od tego czasu nasz piesek będzie reagował na nowe imię Karmel. Karmel! Piątka! No, widzicie? Czyli dodatkowy sposób zabawy z naszym interaktywnym pieskiem, czyli polecenia głosowe. Nasza Karmel się chyba zmęczyła. Pokazuje, że chce się zdrzemnąć. Zobaczymy, co się teraz stanie, jak przyłożymy mu właśnie kartę snu. Nie widzicie? Nasz piesek zachowuje się rzeczywiście jak prawdziwy pies, ponieważ kiedy jest zmęczony po bardzo, bardzo długiej, wyczerpującej zabawie z dzieciakami, po prostu zasypia. To teraz na spokojnie mogę Wam powiedzieć, że nasz Piksel, zwany Karmel, zrobiony jest z bardzo wysokiej jakości materiałów, ale też, słuchajcie, my go mamy już ponad rok czasu w domu i uwierzcie mi, wcale nie jest pieskiem pokojowym. Jeździ z nami na wakacje, jeździ z nami na święta. W zimie Kalinka szyje mu specjalne buciki, żeby mu nie zmarzły łapki, czy na przykład zakłada mu czapeczkę, żeby mu główka nie zmarzła. I rzeczywiście stał się pełnoprawnym członkiem rodziny. Świetnie się u nas zaadaptował. No to co, Karmel? Może już wystarczy tego opowiadania o Tobie? Niech widzowie sami odkryją resztę możliwości naszego interaktywnego pieska. Pożegnamy się z widzami. Przebij piątkę z widzami. Karmel! Piątka! Jak widzicie, to jest bardzo dobrze wychowany pies. To do zobaczenia!